You got to let it go. You got to let it go. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Jak możecie zauważyć, tak, byłam na poczcie. Czekajcie, właśnie wchodzę do domu. Byłam na pazurach. Zaraz Wam wszystko pokażę. Witam się z Wami oczywiście w dzień tygodnia czwartek. Koty, 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 spadać. Czekajcie, bo się koty czają, żeby wyjść. No, a muszę Wam powiedzieć, że wczoraj to myślałam, że chatę spalę. Seriously. Kot skoczył mi, słuchajcie, na materac, który stał oparty o ścianę, a na materacu położyłam tą taką, no, te tło moje. Jedno. I słuchajcie, przewróciło się na biurko, a na biurku leżała świeczka, która była zapalona i wypaliła się dziura i no, i tragedia po prostu by była, gdyby nie to, że po prostu szybko doleciałam, szybko zareagowałam. Byłam właśnie na pazurach, zrobiłam sobie fioletowe, coś mi wziął na fiolet, oczywiście widzę, że już jak zwykle nie jest tak oddany kolor. Czekajcie, bardziej do okna podejdę. O, teraz już bardziej, ale nie widać, jak się pięknie mieni ten. Czekajcie, taka ostrość jakaś. No nie, nie widać tego efektu takiego. On się mieni, to jest taki brokat, on jest i fioletowy, fioletowo, niebiesko-srebrny. Nie widać. Nie widać, ale są ładne. No i robiłam też sobie brwi, chociaż teraz też ostatnio nam jakieś takie jasne wyszły. Ja teraz sobie zrobię szybko kanapeczkę. Za chwilę usiądę i pokażę Wam, co do mnie dotarło. Bo chyba wiem, co to jest. Tak, już teraz na pewno wiem. Sprawdziłam po adresie. Także wiem, co to jest. Też Wam za chwilkę pokażę i chwilę opowiem. A niestety wieczenie szafy zrobimy sobie jutro. Znaczy, w sensie ja zrobię jutro, a u Was i tak to żadna strata, dlatego że co drugi dzień Wam dodaję filmy i jeszcze mam do dodania filmy, więc nie śpieszy się. Ale zrobimy sobie właśnie, tak jak mówię, wietrzenie szafy. Wietrzenie szafy. Nie dziś, bo nie zdążę. Jest godzina 14.09, a ja 15.50 muszę być w pracy, a jeszcze muszę szybciutko... Znaczy, w sumie obiad mam dla dzieci, bo mam kurczaka z ryżem i z sosem. No, ale wiecie, o co chodzi. Tak poogarniać się, wyprasować samą durę, przygotować się do roboty. Dzisiaj możecie znowu zobaczyć update'a. Nie jestem... Nie mam jakby... Nie mam nic poza pielęgnacją na twarzy. I widzicie, siniak. Tutaj już tak nie bardzo widzę, ale zobaczymy, jak usiądę tam przy tym... Przy lepszym oświetleniu. Tutaj jest takie średnie to oświetlenie, coś. Czekajcie, przetreszczę. O, nie wiem, czy trochę lepiej. No, w każdym razie tu widać siniaka, tu widać siniaczek, tu taki malutki i tu troszeczkę. Także, ale i są mega zadowolona, naprawdę. Już o wiele lepiej się czuję, jak nie ma tych takich linii. Także stawiam wodę na kawę. Moja stylizacja jest oczywiście mega, mega sportowa. Zobaczcie, spodnie mam te takie, te wydziwione takie. Strasznie fajnie mi się w nich chodzi. Dzisiaj jest pogoda beznadziejna, bo cały czas pada. Za chwilę może Wam nawet pokażę. Tutaj będzie widać taras. A na tarasie mokro. Mokro i leje. No niestety taki mam widok z okna. Ale leje. Widzicie, cały taras jest mokry. No. Także ja się biorę za kawcie. Mundurek widzę, że generalnie mam chyba wszystko przygotowane tak naprawdę, ale koszulkę muszę wyjąć z długim rękawem, bo dzisiaj jest zimno, także na pewno zakładam bluzkę z długim rękawem. Dobra, to za chwilę się do Was odzywam. No i hejo, hejo, robaczki, właśnie już zasiadłam z kawcią w moim kubku ze Starbucksia. O, jaka pyszna kawa, aż mi się nie chce iść do pracy, Wam powiem. Pomimo, iż pogoda jest taka bardzo sprzyjająca właśnie pracy, dlatego, że jak jest ciepło, to się w sumie żałuję, że się jest w pracy, ale w taką dzisiejszą pogodę, w taką po prostu taki deszcz, to szczerze mówiąc będzie mi się fajnie pracowało, bo nie będzie mi żal, wiecie, godzin tych, no. Poza pracą, zobaczcie, tu stoi właśnie ta nieszczęsna świeczka. Bardzo ładnie pachnie tak, a propos, to jest właśnie chyba... To chyba było te Sherry Blossom, o ile się nie mylę. Nie wiem, bo wyrzuciłam wieczko, ale zjarałam tą kotarę, taką miałam tą drugą, od takiej prysznicowej i wydawało mi się, że jak położę to po prostu tak pionowo na materacu, to że na tym tle będę zdjęcia Wam robić. No, to co porobiłam, dziurę zrobiłam. Masakra, jak to trzeba uważać na koty. Uważajcie na koty, jak macie koty. Powiem Wam, że siedziałam naprzeciwko w pokoju i gdyby to tak wszystko nie rypło głośno, tylko wiecie, tak delikatnie się zahaczyło, to ciul, pewnie by się kurde tu pokój zjarał.
No bo tu co, biurko drewniane, to by wszystko ładnie poszło, wykładzina by poszła, dwie szafy drewniane, drzwi drewniane, fuu, by się jarało. Słuchajcie, no, sorry, zacząsłam. Także tak wyglądają moje pazurki, teraz się mienią, teraz widać piękny efekt, czy nie widać dalej. Widać czy nie widać, on naprawdę się pięknie mieni, ale pewnie nie widać. Nie wiem, coś mi wzięło po prostu na taki fiolet, ja kiedyś lubiłam za dzieciaka fiolet. Nie, w sumie tak naszło, tak patrzyłam i to do mnie powiedziało, także i skróciłam. Taka długość jest taka, myślę, że normalna, przystępna do wszystkiego. Dobra, pokażę Wam, słuchajcie, bo zaszłam wracając od Patrycji, a i brwi robiłam, ale tak delikatnie. Więc może być mało widoczne, ale fajny właśnie kształt, ona mi zawsze bardzo ładnie robi kształt. No i oczywiście TK Maxa odwiedziłam, niechcący. Miałam nie wchodzić, bo wiedziałam, że u mnie każde wejście do TK Maxa po prostu źle się kończy. No i teraz też się źle skończyło. Tak się źle skończyło, że myślałam, że wzięłam dwie karty i chciałam zapłacić jedną i drugą, czyli z jednej coś i z drugiej coś, żeby tak jakby na jednej nie odczuć. No i się okazało, że zostawiłam ją w domu. O, tu na biurku leżała. Tu ze wszystkimi punktowymi. Bo ja na balety nie biorę kart, więc wszystko wyłożyłam i ostatnio na baletach z torebki. No i tak od soboty nic jakby z powrotem do tej torebki nie włożyłam. Znam tej marki Zack & Zoo Jeans. Taka metka, sporo teraz było rzeczy w ogóle z tego. Jak znacie, to dajcie znać. Katanka po prostu, sorry, ale przepadłam. To po prostu taka typowa dla mnie, no i myślę, że wielu z Wam się powinna spodobać. Taka, kolor taki nie jest kawowy, ja nie wiem jaki to jest kolor, bo to nie jest brąz, to jest taki, ciul wie co to jest. Brąz, ale jakby troszeczkę z różem, nie wiem, nie umiem opisywać, taki, nie wiem, ale to nie jest brąz. Kawa z mlekiem troszeczkę, cholera wie, ale bardzo ładny kolor, bardzo ładny, daje oczywiście efekt tutaj ta góra, ona jest dopasowana, można ją nosić zapiętą, można ją nosić tak odpiętą pod biust i jest zapinana na takie te, uwielbiam, na takie zaczaski, a nie na guziki, co uwielbiam. Katanka taka zwykła, prosta, bardzo elastyczna, co też mi się podoba, także materiał naprawdę bombastyczny, rozmiar L, jak widzicie, była M-ka, przymierzyłam, była za ciasna w biuście. Size L to jest 40, 98 koton i 2% elastan. Zgadzam się w 100%. No, nie będę teraz przymierzać, może Wam zrobić z jakimiś tam stylizacjami czy coś. Także taka to jest katanka numer 1 i ona mnie kosztowała, słuchajcie, 16,99. Także szczerze mówiąc, ani mało, ani dużo, ale za taką fajniejszą trzeba jednak tyle dać. Także taka. Myślę, że w Polsce dałabym za nią więcej. Druga jest też z tej samej marki, w ogóle nie wiem o co chodzi, Zack & Zoo, Zoe, nie wiem. I to jest taka biała, nie widać też tutaj jej efektu, bo ona się bardzo, bardzo mieni. Ona się tak świeciła w tym sklepie jak psu jajka. Także taka też jest na zatrzaski, nie wiem czy właśnie widać to wszystkie tutaj obróbki. To wszystko jest mieniące, błyszczące i na dole też jest błyszczące, mieniące. I tu w pasie też jest naokoło błyszcząco mieniące, ma kieszonki, tutaj rękawy też mieniące i ona była za 19,99 rozmiar M, także to jest rzecz druga, rzecz numer dwa. I słuchajcie, rzecz typowo pod balety, ledwo w nie weszłam, dlaczego? Bo one nic się nie rozciągają, to jest po prostu jakaś tragedia, jakby one były troszeczkę elastyczne, byłoby super. No ale ja mówię, ja mam szersze bioderka, a w pasie jestem wąska, dlatego no jakoś je przez te biodra przepchałam, a później w pasie mam jeszcze ciut luzu, także taka jest moja figura, niestety nieproporcjonalna do niczego. Takie spódniczko spodenki. Wiem, że wyglądają może trochę wiejsko, dla co niektórych. Materiał jest taki bardzo elegancki, jak takie garsonki, jak coś, nie wiem, mieni się przepięknie. No i wzięłam to z myślą o baletach, dlatego że to jest właśnie takie falbankowe, a my jak chodzimy na balety, to właśnie chodzimy, słuchajcie, na takie latino, pop latino muzykę, taką tam grają, więc super, super ekstra, także majores. No i ona jest tutaj z tyłu na zameczek i firma to i też było sporo tego, o, Misguided, taka firma i to jest UK 10, 38 europejski, jacquard full frill high waisted skirt, tak się nazywa, pięknie wygląda i kosztowała mnie aż, muszę Wam to pokazać, 4,99.
Słuchajcie, jakby kosztowała dychę, nie wzięłabym, ale za piątaka mówię, ciul, będę się przeciskać. W pasie potem pięknie, także nawet z tą, słuchajcie, z tą, ten dół, czarne butki. Ja wiem, że to nie, na balety nie przystaje, ale i ta kurteczka, słuchajcie. O, na górę, ja nie wiem, czy to będzie widać, ale widzicie, te zestawienie. Co prawda srebro ze złotym, naprawdę fajnie to by wyglądało. Ja to widzę tak razem, w połączeniu. Widzę to bardzo i ewentualnie może jakiś sexy body, tylko tak jak mówię, no w kurtce to nie bym raczej nie tańczyła. Ale naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Więc za piątaka taka, spódniczko, spodenki. Super, bardzo się cieszę, bo naprawdę fajne, ciekawe. I nie mogłam się powstrzymać, generalnie w ogóle coś po co poszłam to była świeczka. No a wróciłam właśnie z tymi rzeczami. Czekajcie, tu jest jeszcze... Reszta 1C i reklamówki zbieram. Świeczka. Wax Lyrical Made in the UK. I to jest Made in England. Sweet Pea. Słodki groszek. Dziewczyny, to jest tak piękny zapach, że ja mam nadzieję, że tak będzie pachnieć mi cały dom. Przepiękna nuta, w ciemno możecie brać, jak macie koło siebie TK Maxa, bierzcie w ciemno, dam Wam znać i tak oczywiście, jak ona będzie pachnieć, ale nawet jak będzie minimalnie pachnieć, to ja i tak już jestem szczęśliwa, bo mogę się sztachać z tego słoika. No jest przepiękny zapach i dałam za nią, regularna to 11,50, a ja dałam 5,99. Zniknęłam? Jestem. No, także tak by się to prezentowało, nie będę Wam teraz na razie nic przymierzać, bo nie o to chodzi. Co jeszcze? Co jeszcze? Ja odpalę sobie świeczkę, za chwilę będę się szykować do pracy, czekam jeszcze na wiadomość od jednej z dziewczyn i co? A, no i pokażę Wam właśnie, za chwilę przyniosę i pokażę Wam rzeczy, jakie sobie zamówiłam i zobaczymy, czy będę mogła Wam je polecić, czy też nie, jaka jest jakość. Zamówiłam coś w ciemno, zamówiłam coś online, wiecie, jak jest z takimi zamówieniami. Nie jest to współpraca, żadna, także to jest coś, co ja zamówiłam na swoją potrzebę, tak indywidualnie. Personalnie, wiecie o co chodzi, wybrałam sama i, no i zobaczymy, czy będę mogła Wam to polecić, czy nie. Jak tak, to by było super, bo rzeczy są fajne, wyglądają super na zdjęciach i na modelkach. Zobaczymy, jak będzie to w rzeczywistości. No i dobra, wracam do Was. Słuchajcie, ja już kawcie praktycznie wypiłam, zaraz będę leciała sobie prasować mundurek, a teraz przybywam, żeby Wam pokazać. Czekaj, co muszę zasłonić adres? W takiej kopercie mi przyszły dwie rzeczy, jakie zamówiłam z Instagrama od dziewczyny, która otworzyła taki mini butik. Butik, powiedziałam? Mini butik, nie wiem czemu mówię butik, chyba już od tych beauty wszystkich. Czekajcie, muszę sobie to jakoś poradzić z tą kopertą. I sprzedaję właśnie takie fajne bluzki. Ja już je wcześniej widziałam, ale tam gdzie je widziałam, to no niestety one były troszeczkę za drogie. Jak na bluzkę taką zwykłą, podkoszulkową, że tak powiem, taki zwykły t-shirt. Fakt, że z fajnym nadrukiem. Ale też biorę w ciemno i dawać mi 17 czy na przykład 16 funtów, to jest naprawdę dużo. A tu znalazłam bardzo podobne za 10-12, będą też i po 8, także wszystko będzie zależało pewnie też od sprzedaży. Otworzyłam różową, mamy szarą, także super zapakowane, to już mi się bardzo, bardzo podoba, ogromny plus. Także wszystkie namiary dam Wam oczywiście w opisie pod tym vlogiem. Dziewczyna ta, Manik, Monika, ukośnik na dole, czyli tak zwana podłoga, butik, ukośnik. O ile się nie mylę. Dobra, otworzyłam. Jak widzicie, dwie bluzki przychodzą w taki sposób. Super, podoba mi się, słuchajcie, Cassie, hurtownia Cassie.pl. W takiej, słuchajcie, sieteczce. Uwaga, otwieramy, pokażę Wam, jakie wybrałam i powiem Wam, co ja tutaj tak myślę. Myślę już to, że materiał jest 1000 razy fajniejszy niż na stronie Shein i tych innych, tych, nie na Shein, wróć na Lovely Wholesale, bo tam jest sztuczny, a to jest elastyczny i to jest pierwsza bluzka, jaką wybrałam. To są takie uniwersalki, słuchajcie. Generalnie to jest taka bluzka, która pasuje na SML. I ja się wcale nie dziwię. Tak mnie dziwiło, jak mi właśnie odpisywała, że one są takie nieregularne, tylko jak się to mówi? Uniwersalne, czyli SML, że wejdzie. To jest prawda, słuchajcie. Jeśli chodzi o S-kę wejdzie, o M-kę się naciągnie i o L-kę też się naciągnie. Zobaczcie.
I wcale te usta nie stracą nic na obrazku. Także nie wiem, jak będzie w praniu. Zobaczymy. To jest chyba, słuchajcie, naszyte. Zaraz zobaczymy, ale fajny materiał. Uwielbiam takie materiały. Uwaga, uwaga. Tak, to jest nasz... Nie, to jest... Nie wiem. Słyszycie? To jest tak jakby naszyte, ale to nie jest naszyte. To jest chyba naklejone. Albo przyprasowane. Nie wiem, ale jest to takie grubsze. Fajne i takie mohrykowe. Nie wiem, jeżeli chodzi o materiał, tu jest metka, metka. Tu jest jakiś numer, nazwa wyrobu bluzka, jakoś pierwsza klasa. I tu mamy tak, 95% bawełna, 5% elastan, także muszę się z tym zgodzić. Jest jak prać, jest jak prasować, bla, 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 bla. Super, bardzo już mi się podoba. Już bym Wam założyła, ale nie będę taka. Poczekamy sobie i założymy sobie to w innym momencie. Podoba mi się bardzo ten wzór. Jeszcze jest biała. Także super ekstra, słuchajcie, do bardzo, bardzo, bardzo wielu stylizacji. Biała i czarna, na lato biała, ta nawet też na lato, ale właśnie jasne shorty, czarne jakieś, na przykład buty, czy na koturnie, czy na obcasie. Super ekstra. To jest numer jeden. I bluzka numer dwa, jaką wzięłam w ciemno. Ale już w zanadrzu mam kolejne upatrzone. Też fajny materiał, wow. Bardzo fajny materiał, dziewczyny. I napis jest, nie wiem, nie wiem jaki. Nie wiem, czy już taki inny ten, ale jakby naklejony, nie wiem. Tak naklejony, że go nie widać, tak sprasowany. Taka, podwinięte rękawki, wybrałam kolor biały. No i oczywiście napis. Napis musi się zgadzać. Zgadza się? Shopping is my cardio. Wszystko się zgadza. Bardzo mi się podoba materiał. Słuchajcie, materiał jest po prostu chyba pierwsza klasa. Naprawdę jest pierwsza klasa. Zobaczcie, on się tak fajnie... Czujecie, że to jest bawełenka. Ekstra. Ja jestem zachwycona. Ja myślałam, że to będą takie trochę sztuczniejsze te materiały, dlatego się tak bałam. Mam już w zanadrzu, tak jak mówię, upatrzone kolejne 2-3. Także na pewno jeszcze wrócę tam na zakupy. Link Wam dam, oczywiście też przymierzę. No dobra, przymierzę Wam teraz, poczekajcie. Przymierzę Wam jedną. No, dziewczyny, to jest to. Idealna. Kocham, kocham po prostu taką. No, że nie opiętą taką. Tak wyglądają rękawki, też przesłodko, przez to takie, wiecie, nie są takie dopasowane, tylko takie ciut szersze jakby. I tutaj z tym założeniem, z taką zakładką. Super! Bardzo mi się podoba, ale świetny materiał, cudowny jest materiał. No muszę Wam powiedzieć, że jestem po prostu pod wrażeniem. Bardzo fajny materiał, naprawdę czuć, że to bawełenka i faktycznie to jest taki S, M, L. Spokojnie, dziewczyna o rozmiarze S wejdzie, wejdzie dziewczyna o rozmiarze M i wejdzie L-ka. Także L-ka tym razem się wciśnie w bluzkę, słuchajcie. Więc tak jak mówię, to są rzeczy tureckie, hurtownia, myślnik kesi.pl, ale jeżeli chodzi o link do dziewczyny, u której bezpośrednio możecie zamówić, jest to Monika / butik / ja Wam oczywiście wstawię link w opisie pod filmem i od razu Wam mówię, że zamawiam na pewno jakieś jeszcze inne na 1000%, tam są takie fajne z wzorami bardzo fajnymi, szkoda, że nie mam jak Wam tutaj teraz tego zobrazować, być może wstawię Wam jakoś zdjęcie w przebitce, jak nie zapomnę oczywiście to Wam wstawię zdjęcie w przebitce, a jak nie to po prostu dam link do jej Instagrama, tam możecie zamawiać, 12 funtów cena takiej bluzki i jest ona warta ceny, po 8 funtów, po 9 są w Primarku, nie tej jakości, bardziej takie podkoszulkowe, a to jest taka naprawdę bawełenka i to jeszcze taka. Musicie spróbować, żeby wiedzieć, o czym ja mówię, o tym, że ten materiał jest taki elastyczny. Super, ekstra, bardzo mi się podobają, bardzo się cieszę. No i tam są właśnie te motywy takie, wiecie, z dziewczynami, z głowami, z mamą i z córką, z mamą i z synkiem, z kawą. To będzie kolejna moja właśnie Bad First Coffee czy coś takiego. To będzie kolejna taka jest dziewczyna z warkoczem, także też na pewno je dziś widziałyście. Polecam. Polecam Wam bardzo gorąco i serdecznie po 12 funtów, a myślę, że jak ode mnie kilka osób powie, że z polecenia mojego, to myślę, że za jakiś czas może wyłudzimy jakąś małą zniżkę. Myślę, że mogłoby się to udać. Także jakby więcej osób ode mnie na przykład mogło zamówić, to myślę, że załatwię Wam jakąś zniżeczkę. Z każdym się idzie dogadać. Tylko wiadomo, że ktoś musi wiedzieć, że ktoś to kupuje, nie?
No, mi się bardzo podoba. Ja tym akcentem kończę, dopijam moją zimną kawę, prasuję mundurek, na dzieci już czekam z obiadkiem. I co? I będę się żegnać. Ja dzisiaj pracuję do 9, także po pracy raczej się nie odezwę, chyba że tylko na Instagramie, żeby się pożegnać. No i to na tyle. Trzymajcie się, buziaki. A z wyprzedażą przyjdę po prostu w kolejnym tutaj jakimś tam klipie, pliku i tak dalej. Także w kolejnej przybitce. Trzymajcie się, buziaki. Do usłyszenia. Ajo!